Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o RPA-ach, no i bez zbędnego przedłużenia, intro i lecimy. Dobrze, w takim razie czym są w ogóle systemy RP? Z angielskiego to jest Enterprise Resource Planning, czyli tak naprawdę soft do planowania zasobów przedsiębiorstwa, czyli nadaje się praktycznie do większości typów firm handlowych, usługowych, produkcyjnych czy dowolnie innych. Systemy RP oczywiście są różne, są takie wielkie kobyły jak SAP, Dynamic NAV i inne, ale jakby skupimy się dzisiaj przede wszystkim na takich przyziemnych, standardowych, w średniego szczebla firmach produkcyjnych czy handlowych. One są ogólnie dostępne na rynku i nie są super drogie. To jest tak naprawdę twoje główne środowisko pracy i główne centrum informacji. Przetrzymujesz tam faktury, stany magazynowe, kartoteki produktów, kontrahentów, księgowość, płace, kadry, statystyki. To jest wszystko, co ci do głowy przyjdzie, jeżeli masz na myśli dokumentowanie jakichkolwiek zdarzeń biznesowych. Rozmawiamy dzisiaj o czterech najpopularniejszych systemach ERP w Polsce, właśnie dla średnich i małych przedsiębiorców. Jest to Subiekt GT, Subiekt Nexo Pro, Comarch ERP Optima i Vapromag. I w tym momencie mały disclaimer, wiem, że jest troszkę systemów online'owych, wiem, że też są inne rozwiązania, ale nie będę dzisiaj się na nich skupiał z kilku powodów. Przede wszystkim te systemy online'owe albo służą do czegoś innego, a jak już są albo mają w nazwie ERP-a, to mają troszkę mniej funkcjonalności, bądź są skierowane pod konkretną branżę czy to kategorię przemysłu. Dodatkowo, z racji dość ukierunkowanej wiedzy, którą posiadam, która skupia się na tych systemach offline'owych, tych właśnie ERP-ach, o których rozmawiamy, nie chciałbym się szerzej wypowiadać na tematy, których tak do końca nie znam. Mało na tych online'owych systemach pracowałem, od razu powiem, nie uważam, że one są złe, tylko po prostu nie mam kompetencji i nie chciałbym się wypowiadać w tej kwestii. Pewnie też niektórym pojawia się takie pytanie w głowie, a co z Basinkerem i Apilo, przecież tam też możesz wystawić faktury, paragony i tak dalej, jak najbardziej, ale to są systemy, które z założenia służą do czegoś innego, to są OMS-y, to są agregatory zamówień i one pomagają ci ogarnąć te zamówienia automatycznymi akcjami, troszkę je porozkładać, ogarnąć wysyłkę, ogarnąć pakowanie paczki, ale to nie jest system ERP, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Jest kilka powodów w ogóle, dlaczego ludzie wybierają systemy ERP i zazwyczaj są to na poziomie decyzji, że potrzebujesz ERP-a, świadome wybory. Do tego, jak się wybiera system ERP, jeszcze przejdziemy, ale na samym takim poziomie decyzyjnym, gdzie dobra, wiem, że potrzebuję ERP-a, to ten klient wie, dlaczego tego potrzebuje. No ale wymieniając już takie najważniejsze czynniki wyboru, no to przede wszystkim zaawansowana gospodarka magazynowa, która pozwala na wszystkie te dokumenty wewnętrzne, wydania magazynowe i tak dalej, i tak dalej. Do tego też dochodzi czasami bezpieczeństwo, no bo klienci jednak chcą trzymać czasami te dane u siebie, w firmie, na serwerze. Nie chcą tego gdzieś przetrzymywać w chmurze, nie chcą tego uzewnętrzniać gdzieś dalej. I często też firmy, które opiekują się IT, doradzają takie rozwiązanie, że postawimy sobie serwer gdzieś tam w firmie na zapleczu, tam będzie ten ERP, na stanowiskach będą sobie działać ludzie, no i to też działa przy sprzedaży stacjonarnej. I ostatnim z takich argumentów, no to są po prostu kombajny do kontroli całego przedsiębiorstwa i tyle. Zaczniemy sobie chyba od najpopularniejszego, Subiekta GT, od insertu. Jest to obecnie jeden z najstarszych tych popularnych systemów ERP, ale dzięki temu ma najwięcej dodatków i jakichś zewnętrznych funkcjonalności. Posiada najwięcej integratorów takich zewnętrznych i bardzo duże know-how społeczności. Przez to, że użytkowników jest tak wiele, bo Insert chwali się już o ponad tam 900 tysięcy licencji sprzedanych, naprawdę takie know-how gdzieś na grupach społecznościowych, czy to na forach Insertu, jest dość duże i większość problemów została już przerobionych. Więc mamy tutaj taką pewność stabilności przez skalę. Tylko Subiekt GT już troszkę trąci mychą. On już ma parę lat, to już widać. Wiem, że wykonujemy tam po prostu, wystawiamy faktury czy inne dokumenty, no ale dalej. To widać i jest takie ryzyko, że już po tych kilkunastu latach Insert w końcu przestanie wspierać. Przez to, że on dalej się dobrze sprzedaje, bo jest tani, ale zaraz do tego przejdziemy, to oni jeszcze to wsparcie utrzymują. Pytanie, jak długo to potrwa i czy oni w końcu tego nie zamkną. Jeszcze mamy tutaj dodatkową kwestię, żeby jakiekolwiek integratory działały i żeby nie orać bezpośrednio po bazie danych, bo nikt tego nie chce i żaden programista ani software house tego nie chce. Integratory też tego nie chcą. Subiekt GT wymaga sfery zewnętrznej i to jest dodatkowy koszt.
ale sam w sobie Subiekt GT jest tani. To jest kilkaset złotych tak naprawdę za trzy stanowiska, no ale do tego dochodzi ta sfera, która kosztuje koło tysiaka, no i zamykamy się tak naprawdę z całym kosztem takiego systemu RP. Oczywiście nie obejmując kosztów wdrożenia i innych rzeczy, no bo czasami ludzie po prostu zlecają to. Jeszcze zostaniemy chwilę w stajni insertu, no bo drugim w kolejności mamy Subiekt Nexo Pro. Jest to troszkę taki młodszy brat Subiekta GT i insert bardzo mocno ciśnie na to, żeby wszyscy oczywiście na niego przechodzili. Jest to ich taki troszkę nowy flagowy produkt, oczywiście dużo bardziej intuicyjny, ładniejszy. Jest dość stabilny, jednak czasami potrafi na stanowiskach użytkownika mulić. Na serwerze jest ok, ale na samych końcówkach, tam gdzie siedzi pracownik, to czasami chrupnie. Jest troszkę droższy od Subiekta GT, bo tam kilka stanowisk kosztuje ponad 1000 zł, ale za to nie wymaga sfery, bo tam po prostu jest, więc można powiedzieć, że te koszty się troszkę równoważą. Oba te systemy dalej są tanie. I tak dodatkowo powiem, że według wielu użytkowników, naszych partnerów również, Integro ma obecnie podobno najlepsze integracje. Wiem, że mogę być delikatnie stronniczy w tej wypowiedzi, ale w sumie who cares. Możecie popytać na grupach albo wdrożeniowców. Tak jest. Lecimy dalej. W tym zestawieniu pierwsze oprogramowanie Komarcha, Komarch RP Optima. Jest to jeden z najpopularniejszych programów RP Komarcha, a że Komarch ma ponad obecnie 22% rynku RP-owego, to naprawdę świadczy o całkiem fajnych liczbach użytkowników. Nie wiem czemu, ale jest taka opinia o Komarchu troszkę, że jak już staćcie na ten soft, to staćcie też na jego troszkę bardziej zaawansowaną obsługę i takie szerokie IT. Może to tak działa w wypadku Excela, ale RP Optima jest naprawdę takim lekkim, przyjemnym programem, podobnym do Subiekta GT czy Nexo Pro, więc aż tak bym się tego nie bał, szczególnie, że koszty plasują się dość podobnie, szczególnie jak mówimy o pierwszym stanowisku w tej ofercie tam dla firm. Ma też opcję trzymania bazy danych w chmurze, ale tu trzeba uważać, bo większość integratorów nie działa. Pogadamy o tym troszkę później. No i na samym końcu naszej listy mamy Vapromaga od Asseco. Ciężko mi coś powiedzieć pozostając bezstronnym, bo moje doświadczenia są raczej negatywne z tym programem. Większość ludzi, która z niego korzysta, raczej używa go od wielu lat. I to jest powód tego, że on dalej jest popularny, bo kiedyś był jednym wśród liderów. No ale jest i pojawia się tu tylko dlatego, że stanowi część taką znaczącą klientów na nasze integracje. Dlatego też tutaj o nim wspominam. Jeszcze wrócę na chwilę do tego wątku hostowania w chmurze. Tutaj ważna kwestia, część z tych ERP-ów można hostować, można przetrzymywać bazy danych w chmurze, ale to jest duża różnica. Jeżeli przetrzymujemy samą bazę danych w chmurze, no to nie przetrzymujemy całego oprogramowania, a wszystkie integratory, większość integratorów, potrzebuje dostępu z poziomu desktopa do systemu ERP. To znaczy, że jeżeli hosting tylko przetrzymuje bazę danych i tylko to hostujesz, to dalej aplikacja jest gdzieś tam lokalnie i to nie działa. Po prostu integratory wtedy nie są w stanie pracować. Są rozwiązania pośrednie, można hostować całego ERP-a. Coś jak serwer dedykowany tylko stricte pod systemy ERP, gdzie hostujemy całą aplikację i wtedy z poziomu desktopa możemy bez problemu odpalić dowolny integrator. Na takie rozwiązania hostingowe ma na przykład ITmation albo Librum IT. U nich właśnie można ERP-y hostować z dostępem do pulpitu. I zmierzając już do końcówki, co wybrać, jak żyć? Szczerze? Nie wiem. A już powiem dlaczego. No bo z wyborami systemów ERP każdy ma jakieś wady, zalety. Jest troszkę tak, że jak z wyborem konsoli do gier. Jak kupujesz Xboxa albo PlayStation. Ja wiem, że oni prześcigają się w swoich kampaniach marketingowych, prześcigają się ceną, niesamowitymi parametrami, a i tak skończy się na tym, że wybierzesz to, co ma twój kumpel albo sąsiad. Przekładając to na naszą analogię, na potrzeby tego materiału, właśnie o to chodzi, że bardzo często te decyzje opierane są albo o komentarze na grupach na Facebooku, albo właśnie o telefon do przyjaciela, czyli najbliższego wdrożeniowca zajmującego się systemami ERP i to on doradzi, co masz zainstalować i powie tak naprawdę, co mu najłatwiej będzie supportować, bo to też ważne. Więc ci wdrożeniowcy też wdrażają konkretne systemy, na które się znają, no później świadczą ten support. I bardzo często właśnie wybór takiego systemu ogranicza się do tego. W firmach przede wszystkim handlowych każdy z tych systemów będzie się spełniał i będzie zgrywał z tym, co robisz. Więc to nie jest tak, że tutaj padnie jakaś konkretna odpowiedź, tak, wybierz ten system albo wybierz tamten. No właśnie nie.
Wybierz ten, który tobie najlepiej pasuje. Możesz odpalić sobie okres testowy z każdym z nich i przetestować. Albo właśnie znaleźć w rejonie firmę, która obsługuje takich partnerów, też u nas jest powyżej setki i też pomagają wybrać. Będziemy później rozwijać o kolejne kwestie, może zrobimy konkretne już takie porównanie systemów ERP. Na pewno zmierzymy się jeszcze z Basinkerem, Apilo i wszystkimi innymi OMS-ami w przyszłości. A na teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Miło było do Was mówić i mam nadzieję, że się szybko spotkamy. Będziemy chcieli publikować regularnie, także zapraszam na pozostałe social media. Gdzieś tam mamy oczywiście TikToki, Instagramy, Facebooki, mamy też nasze grupy. No i do naszych partnerów, czyli do Selintegro i Changeloga, w której bluzie jestem dzisiaj. Także zapraszam serdecznie, do usłyszenia w następnym materiale, już niedługo. Cześć.